Witam serdecznie. Witam wszystkie raki. Dzisiaj nagram wróżbę na miesiąc marzec 2017 dla zodiakalnych raków. Rozkładem będzie układ krzyż celtycki, tak jak w poprzednich filmach. Można się fajnie dowiedzieć takich przebijających się jakichś energii, które będą się przeciskały w danym czasie. I zapraszam na wróżbę. Karty mam już potasowane, przygotowane wcześniej, żeby nie marnować czasu na tasowanie. I zaczynamy od karty pierwszej, która reprezentuje Was w tym miesiącu, na który stawiamy wróżbę. Czyli na miesiąc marzec. Czyli to jest ta karta pierwsza, reprezentująca Was. To jest karta, która Was wspiera, czy która Wam sprzyja lub przeszkadza. To jest coś, co macie w podstawie czytania. Tu jest, co macie w głowie. Co odchodzi do przeszłości. Co będzie w najbliższej przyszłości. Wpływy wewnętrzne. Wpływy zewnętrzne, jakie macie obawy bądź nadzieje i jaki będzie rezultat bądź rady od kart Tarota. Na spodzie talii macie kartę koła fortuny. Ona co prawda nie wchodzi w rozkład układu krzyża celtyckiego, ale skoro jest na spodzie talii, to jest to taka karta, która będzie nam towarzyszyła przez cały miesiąc. To znaczy Wam, raczki, tak? Przez cały miesiąc marzec. To jest taka energia, która będzie do wszystkiego się odnosiła w tym czytaniu. Więc zacznijmy od niej. Koło fortuny. Jest to karta, która mówi nam o zmianie, która będzie w tym czasie następowała. Są to nowe początki, początki nowego etapu, nagłe, niespodziewane wydarzenia. Jak to sama nazwa mówi, koło fortuny. Kołem się toczy, więc wszystko, co spotyka nas po drodze, będzie się przewijało w tym miesiącu, w marcu. Może też symbolizować ta karta chaos w życiu. Z jednej strony raz chaos, raz równowagę i tak na przemian. Może też symbolizować nam różne dobre okazje życiowe, które są okazjami od losu. Więc trzeba na to uwagę zwrócić, żeby tego nie przeoczyć po prostu. Więc to będzie taka energia, która będzie jakby... Ona też, koła fortuny mówi nam o takiej chwiejności, trochę równowagi, jakby zachwiania, niepewności. To nie jest coś, co jest stałe, tylko to są energie, które przeplatają się ze sobą i które są po prostu w ciągłym toku, więc dzieje się jakby na jawie wiele rzeczy naraz. Tak można to nazwać. Taka energia będzie nam jakby siła taka będzie się przejawiała w miesiącu marcu.
Dobrze, zobaczymy jeszcze, jak to wszystko będzie odnosiło się do reszty kart. Zobaczmy, co macie, jaka karta Was reprezentuje. O, pustelnik. To jest karta, która Was reprezentuje w tym miesiącu, w marcu, więc... No, pustelnik to jest osoba, która bardzo dużo przeszła w życiu. Albo przeszła wiele w ostatnim jakby etapie swojego życia. Ponieważ jest to ktoś, kto odcina się jakby od świata i idzie swoją ścieżką. Jest to taka nieufność, podążanie własnymi ścieżkami i nawet jeśli to podążanie miałoby być po omacku, to i tak idziemy wierząc tylko sobie, ponieważ jesteśmy na tyle zranieni, na tyle, tyle taki bagaż doświadczeń mamy za sobą, że podążamy tylko jakby przed siebie i nie oglądając się, nie biorąc pod uwagę tego, co jest wokół, tylko jesteśmy zadumani w sobie i idziemy tylko przed siebie. To są eremita tak zwana, to jest karta pustelnika. To jest taki smutek, to jest poczucie osamotnienia, to jest taka izolacja. Trudna sytuacja życiowa, trudno jest w takiej postawie wytrzymać jakby dłuższy czas, tak? No jest to karta takiego odcięcia się od świata, chwilowego odcięcia się, zadumania w sobie, przemyślenia różnych rzeczy. I taką kartę reprezentujemy my sami, czyli raczki. W miesiącu marzec. Zobaczymy, jakie... No być może, że coś po prostu, no na to wygląda, że coś przeszliście, coś się wydarzyło, co nas skłoniło do takiej postawy. I na takiej właśnie pozycji jesteśmy w miesiącu marzec. To jest karta, kolejna karta, która mówi, co nas wspiera, bądź co nam przeszkadza. Co nam sprzyja, bądź co nam przeszkadza. No więc karta czwórki buław. Jest to karta raczej bardzo sprzyjająca, bo to nie może być karta, która nam przeszkadza. Jest to karta sukcesu, świętowania, cieszenia się ze zdobywania owoców naszej ciężkiej pracy. I to nam będzie sprzyjało w miesiącu marcu, czyli wszystko, co będziemy robić w miesiącu marcu, przyniesie nam sukces. Przyniesie nam sukces zdecydowanie. To są buławy, jest to nowe początki. To jest ognista karta, więc będą te początki jakby działy się dość szybko i dość szybko przyniosą nam sukces. Dość szybko praca, której się podejmiemy, przyniesie nam owoce. To jest coś, co nam będzie sprzyjało w miesiącu marcu. Dobrze, zobaczmy, co mamy w podstawie. W podstawie mamy sprawiedliwość. Karta Sprawiedliwości mówi nam o takim trochę zrównoważeniu spraw, o
o wyrównaniu się spraw, przepraszam, tak bym to powiedziała. To jest karta która nam mówi o różnych sprawach, na przykład jeśli toczą się sprawy w sądzie, to mówi nam o pewnej wygranej lub przynajmniej o skończeniu się tej sprawy pozytywnie, ponieważ sprawiedliwość mówi nam o rzeczach, które na ogół wychodzą. Jeśli coś w przeszłości zrobiliśmy nie tak, źle postępowaliśmy, wówczas dopadnie nas ten miecz. Czyli dopadnie nas po prostu zasłużona kara jakby, tak? Natomiast jeśli postępowaliśmy dobrze, zgodnie z zasadami, sprawiedliwie i uczciwie, no więc ta równowaga sprawi, że spotka nas również dobry los, obdaruje nas dobrymi rzeczami, dobrymi sytuacjami. To jest karta, która znajduje się w podstawie naszego czytania, więc my możemy nawet o tym nie wiedzieć. Może to być nieświadome dla nas. Ale to przyjdzie w miesiącu marcu. Zobaczmy, co mamy w głowie czytania. Królowa denarów. Królowa denarów. Królowa denarów jest to kobieta, osoba, która jest bardzo stateczną osobą, bardzo mocno stąpającą po ziemi. Jest to osoba umiejąca zarządzać finansami. Jest to też kobieta o bardzo zmysłowej fantazji, o dobrym guście. Jest to bardzo osoba z takim gustem i smakiem, która ma umiar we wszystkim. Potrafi znaleźć się w każdej sytuacji. Cechuje ją odpowiedzialność, obowiązkowość, wytrwałość i też pracowitość. Ponieważ to jest osoba reprezentująca materię, więc jest to osoba, która potrafi tą materię jakby gromadzić i pomnażać. I co jeszcze możemy powiedzieć? No jest to na pewno osoba, która ma możliwości też zarobkowania i chęci do tego. I to jest w głowie naszego czytania. Więc być może, że otwieramy firmę i chcemy jakby reprezentować taką postać, bądź jeśli nie otwieramy firmy, jeśli pracujemy, to być może, że taka osoba będzie jakby szefową firmy, będziemy mieli z nią do czynienia. Jeśli nie, to jest to osoba, o której po prostu mamy taką nadzieję się związać, bądź kogoś takiego spotkać w swoim życiu. To jest w głowie naszego czytania w każdym razie. Teraz tak, co odchodzi do przeszłości? Szóstka buław. Szóstka buław to jest karta zwycięstwa.
Buławy symbolizują nam nowości, jakieś szybkie akcje zwrotu działań, takie. No jest to ognista karta. To odchodzi do przeszłości w tym przypadku, ponieważ to jest na pozycji odchodzenia do przeszłości. Więc jest to karta wygranej też poniekąd. I to jest wygrana taka jakby przez jakąś rywalizację. Już nie powiem przez bójkę, przez rywalizację. Idziemy zwycięsko z podniesioną buławą do góry, ze wstążeczką. Jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni, uśmiechnięci. Koń, na którym jedzie mężczyzna wracający z boju, jest takim dumnym koniem. Ludzie wiwatują nam na naszą cześć. To jest karta wygranej. I to odchodzi jakby do przeszłości. Mija się z nami albo odchodzi do przeszłości. Tak to wygląda. Zobaczmy, co będzie w naszej najbliższej przyszłości. O, dziewiątka pucharów. Dziewiątka pucharów to jest karta zadowolenia z pracy. Satysfakcja z tej pracy. Są to duże pokłady pieniędzy, materii, może nam symbolizować nawet wygraną. A to jest karta stabilizacji finansowej. Cieszymy się z tych wszystkich dobroci, które mamy dzięki swojej pracy, ale popatrzmy na tego człowieka siedzącego tutaj. On jest zamknięty w sobie. Cieszy się ogromnie wszystkimi dobrociami, które ma z wysiłku własnej pracy, ale ten człowiek jest samotny. On jest sam. Nie ma tu nikogo, z kim mógłby się cieszyć tym szczęściem, z kim mógłby się cieszyć wszystkimi dobrociami. To jest sukces. Sukces na tle emocjonalnym. Na tle emocjonalnym. Tylko, że tak jakoś nie jest do końca ten człowiek zadowolony i szczęśliwy. I to nas czeka w najbliższej przyszłości. Może to po prostu nas spotkać w miesiącu marcu albo i później. Dobrze. Zobaczmy, co. To jest jako najbliższa przyszłość, więc w marcu może to też być troszkę później, bo jako przyszłość to przyszłość nie trwa jeden miesiąc, prawda? Trwa troszkę dłużej. Przyszłość to jest przyszłość, coś co będzie. Dobrze. Teraz tak, wpływy wewnętrzne. Król denarów. Król denarów, proszę bardzo. To są wpływy wewnętrzne. Jeśli to są wpływy wewnętrzne, może to reprezentować nas, czyli was, raczki. Jest to człowiek potrafiący zarządzać materią, utrzymać tą materię. Ktoś, kto potrafi zarządzać firmą. Ktoś, kto jest bardzo przedsiębiorczy. Jest to ktoś, kto po prostu potrafi zorganizować stanowisko pracy dla siebie i dla innych. Jest to też. To są wpływy wewnętrzne, więc możecie to być wy.
Tu mamy królową denarów. Tu jest królowa denarów, więc może to być ktoś, kto podzieli po prostu nasze pasje. To są, patrzcie, to jest jak para. Król denarów i królowa denarów to jest para. Więc to jest para, która skupia się na materii. To są monety. To są denary. Więc być może to nie musi być koniecznie para małżonków czy para romantyczna. Natomiast to może być para do współpracy, po prostu do organizacji materii, do zdobywania pieniędzy. Może to być współpracownik, może to być, no nie wiem, ktoś, kto nadaje jakby na tych samych falach, rezonuje ze sobą. I to mamy w głowie tego kogoś, bądź my sami jesteśmy kimś takim i tu w głowie mamy. Więc to są osoby takie, no, rezonujące jakby na tych samych falach. Albo osoby, które mają, spotyka taki sam jakby los. Coś w tym stylu. No to jest po przekątnej czytania, więc zobaczmy, jakie są wpływy zewnętrzne. Proszę, piękne. Wpływy zewnętrzne to jest as pucharów. As pucharów mówi nam o nowych, zupełnie nowych nowościach. Przede wszystkim o nowościach, o nowych doświadczeniach emocjonalnych. O takiej potrzebie obdarzania miłością i bycia kochanym. Jest to początek jakby nowej drogi, nowego etapu. I jest to taki zwiastun takiego etapu. I to są czynniki zewnętrzne, które do nas przychodzą z zewnątrz. To nie jest coś, co jest w nas, co chcemy, co sobie wymyśliliśmy, tylko coś, co przychodzi z zewnątrz. To są czynniki zewnętrzne. Patrzcie, tutaj to koło fortuny. Tutaj o wszystkim mówi po kolei. Tutaj o doświadczeniach, które przeżyliśmy. Tutaj o losie, o wszystkim tym, co los nam daje, co odchodzi do przyszłości. Są to bardzo różne czynniki i tu spotyka nas zupełnie coś innego jeszcze. Więc jak to koło fortuny mówi, wszystkiego po trochę, po kolei, tak? Spotka nas w miesiącu marcu. Zobaczmy, jakie mamy obawy bądź nadzieje. O, siódemka mieczy, to jest raczej karta obaw. To będą nasze obawy. Siódemka mieczy to jest karta niezbyt przyjemna. Jest to karta kłamstw, kradzieży, intrygi, zakłamanie, bądź to jest karta, to są nasze obawy. To jest karta, która leży na pozycji naszych obaw, więc obawiamy się. Obawiamy się bądź to kogoś takiego, który przejawia takie cechy charakteru, niczym złodziejaszek, ktoś podstępny, bądź obawiamy się, że sami po prostu popadniemy w sidła kogoś takiego i wystrzegamy się tego. Bardzo mamy to w każdym razie na uwadze, bo to są nasze obawy. Cały czas nam chodzą po głowie. To są nasze obawy. Albo karta ta może też reprezentować nas samych, czyli was, raczki.
Ona reprezentuje też, jeśli mówiąc o nas, że mamy coś na sumieniu i postępujemy nie fair, więc należy zastanowić się, czy nie kieruje nami albo jakaś chęć posiadania czegoś, bardzo mocna chęć, czy nie kieruje też nami jakaś zawiść czasami. Czy nie mamy brak zaufania do siebie i do innych? Bądź też, czy nie jesteśmy sami podstępnymi ludźmi, którym nie można i nie powinno się ufać? To jest też taka karta właśnie mówiąca trochę o dwóch stronach medalu. To może być ktoś, a to może być równie dobrze my. To są takie nieuczciwe zagrywki, które prędzej czy później zostaną jakby zdemaskowane, tak? Wyjdą na jaw. Więc zastanówmy się, czy to nie jesteśmy czasem my. Bo karta nas przestrzega jakby poniekąd trochę przed tym, żebyśmy nie mieli w sobie takiej postawy, bo zostaniemy zdemaskowani. To są obawy. Więc zmieńmy troszkę myślenie. Nie bądźmy tacy tak strasznie takim okiem jakby negatywności w każdym człowieku. Zwróćmy na to uwagę, bo to są nasze obawy, więc obawiamy się kogoś takiego bądź takiego postępowania, jako że może sami jesteśmy tacy. Po prostu trzeba na to zwrócić uwagę. Dobrze. Tu jest następna karta, to będzie rezultat całego czytania, bądź rady od Tarota. Jest to karta szóstki monet, bardzo piękna karta, która wychodzi w rezultacie. Tutaj są denary, tutaj są możliwości, karta sprawiedliwości, koła fortuny. To są karty arkan wielkich, więc są to też pustelnik również. Są to mocne karty, bardzo mocne. Czytanie jest bardzo piękne, jasne, przejrzyste. Tu tylko nas troszeczkę spowalnia jakby to, co mamy wewnątrz w sobie. To, co reprezentujemy sobą. Wpływy zewnętrzne są bardzo piękne. I rezultat jest taki, że tu jest współpraca jakaś widać. Jakieś wspólne cele, wspólne pasje nawet powiedziałabym, które są w jednym kierunku i na jednym poziomie. I tu jest rezultat tego wszystkiego, także te obawy są może nawet niepotrzebne. Tu mamy nowości związane z uczuciami. Tutaj też boimy się tych uczuć. Tak się zasłaniamy przed nimi troszkę. One przychodzą. Jednak tu mamy w głowie cały czas podstęp. Czyjś bądź my coś knujemy. Tak jak mówiłam, na to uwagę trzeba zwrócić. Jednak rezultat jest bardzo piękny. Szóstka monet mówi nam o równowadze i o przepływu pieniądze, o przepływie i o sprawiedliwym dawaniu i braniu, dawaniu i braniu. Jest to karta sprawiedliwości. Nauczymy się bądź tak wyjdziemy z tego, że wszystko będzie się toczyło sprawiedliwie. Będziemy dawać od siebie i przyjmować. Jest to karta dawania i brania, jest to przepływ i bardzo dobrze, ponieważ monety są
materią taką, która powinna mieć ciągły przepływ, tak jak to koło fortuny. Dawanie i branie, dawanie i branie. Bardzo dużo mają wspólnego ze sobą te dwie karty. I jest to sprawiedliwe dawanie i przyjmowanie. I z tego należy się cieszyć, bo tak powinno być. To jest karta sprawiedliwości. Tu jest waga, którą sprawiedliwie wydziela materię. Sprawiedliwie obdziela pieniędzmi i przychodzą do nas z zewnątrz. Jak coś dajemy, to coś do nas wraca. Bardzo piękne czytanie macieraki na marzec. I bardzo ładnie wygląda cały miesiąc w marcu dla Was. Czytanie mi się naprawdę podoba, bardzo ładne. Zachęcam Was do oglądania, do komentowania filmu, czy Wam się podoba, czy nie. Możecie zadawać pytania w komentarzach. Możecie też zadawać pytania na maila. Postaram się w miarę możliwości na nie odpowiadać. Nagrywam też filmy na pytania odpowiadając. Więc zapraszam Was do lajkowania, do komentowania, do subskrybowania. I dziękuję pięknie za czytanie Raki. Myślę, że do następnego czytania, czyli za miesiąc. Do usłyszenia i pozdrawiam.